Ochrona skóry kremem z filtrami UVA, UVB, uzupełnianie płynów, unikanie spacerów w południe, w największy upał niby oczywiste, ale nie zawsze stosowane. A to podstawowe sposoby na dbanie o siebie w wakacyjne dni. Będzie jeszcze cieplej, bo powietrze z nadzwrotnika ma wolną drogę, by docierać między innymi do naszego regionu. Mapa nocy. Pod Tatrami może padać i błyskać się, aczkolwiek na pozostałym obszarze deszcz nie jest wykluczony. Na termometrach od 14 stopni w Zakopanem, przez 16 w Gorlicach i Nowym Sączu, do 18 w Oświęcimiu. Na jutro synoptycy zapowiadają zachmurzenie umiarkowane, po południu chmur będzie więcej i przelotnie popada. Spodziewajmy się też burz, miejscami z gradem. Wiatr ciepły, chwilami powieje mocniej. Upalnie do 29-30 stopni, na Podhalu stopni 27. W Krakowie późnym popołudniem powinien spaść deszcz, zerwie się wiatr i może grzmieć. Niewykluczony jest grad, a temperatura na meteogramie 29 stopni to temperatura w cieniu. Obciążenie termiczne dla organizmu będzie wysokie, możemy czuć się osłabieni i senni. A kolejne dni? Od chwil ze słońcem po lokalny deszcz, spodziewajmy się też burz, upał ciąg dalszy, do 27-30 stopni w sobotę. Był PM10. Powietrze będzie czyste. Dziękuję za wspólny czas. Do zobaczenia.